Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki Joma. Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Cześć, z tej strony Maciek Szcześniewski, kanał HTV. Na początek upewnijcie się, że subskrybujecie kanał, dajcie łapkę w górę. Dzisiaj jesteśmy w budynku klubowym przy ulicy Ptaszyckiego 4, kolejny odcinek Zagiętych na Hutniku, a moimi gośćmi w dniu dzisiejszym są pani trener, koordynator Hutnik Ladies Marysia Traczewska. Witam. Cześć Marysiu. Hej. Dyrektor sportowy Hutnika Leszek Janiczak. Dzień dobry, witam. I prezes Hutnika Artur Trębacz. Dzień dobry. Na początek, jak zawsze, bardzo proszę prezesa Artura Trębacza o podsumowanie tych ostatnich, no nieciekawych, nie ma się co czarować, wydarzeń. No cóż, no ten scenariusz, który niestety no nikt z nas nie chciał, żeby się zrealizował, niestety się dokonał i już oficjalnie no możemy powiedzieć, że jesteśmy spadkowiczem z drugiej ligi i musimy się przygotowywać do ligi trzeciej. No jeszcze do dnia dzisiejszego tliła się niewielka iskierka w postaci tego, że były informacje, iż niektóre kluby mogą mieć problemy z przyznaniem licencji. No ale ostatecznie wszystkie kluby tą licencję dostały i temat jakby drugiej ligi na obecną chwilę jest dla nas zamknięty. Szkoda, trudno, no cóż, no nie udało się, więc no w tym momencie możemy tylko jakby zamknąć ten etap, rozliczyć go w pewien sposób i no i już myśleć o kolejnym sezonie, bo zamykamy pewien etap, ale no klub istnieje dalej i trzeba się przeorganizować i już powoli zakasywać rękawy do tego, żeby budować klub na kolejny sezon. I no i do tego będziemy teraz dążyć. Wiadomo, że zaczniemy ten sezon z innym trenerem. Będą duże zmiany, jeżeli chodzi o kadrę, bo wielu zawodnikom kończą się kontrakty. W zasadzie kilku jest takich, którzy na pewno u nas zostaną, więc ta kadra na pewno będzie przebudowana. Będzie to inny zespół, mam nadzieję, że waleczny i że no będziemy walczyć w tej trzeciej lidze o jak najwyższe cele. Okej, dziękuję panie prezesie, panie dyrektorze. No, smutny okres dla nas, no bo wiadomo, że jak jest spadek, no to trudno się być zadowolonym. Wprawdzie długo byliśmy w grze, że tak powiem, i gdzieś no prawie całą rundę mieliśmy nadzieję na to, że uda nam się wyskoczyć ponad kreskę, ale no, straty z pierwszej rundy przede wszystkim były takie, że nie udało się tego nadrobić, bo druga runda już była na pewno zdecydowanie lepsza i punktowo i w grze. No trudno, no to co prezes powiedział, musimy jak najszybciej, bo wcale nie ma dużo czasu, zbudować taki zespół, żebyśmy w trzeciej lidze byli drużyną no, czołówki, tak to trzeba powiedzieć. No, załóżmy tam w pierwszej szóstce, bo no, Hutnik ma zawsze ambicje i niezależnie jak będzie i kto będzie u nas grał, mamy nadzieję, że właśnie znajdziemy takich zawodników z charakterem, że nie odpuszczą tutaj ani pół metra na boisku i będziemy w każdym meczu walczyć o zwycięstwo. Dziękuję dyrektorze. To tak, żeby może przełamać ten smutny nastrój. Marysia Traczewska, Hutnik Ladies. Na początek prosiłbym, żebyś opowiedziała nam ogólnie, czym Hutnik Ladies jest, jaki jest cel funkcjonowania, jak to w ogóle wygląda. Więc miło mi w ogóle tutaj gościć. Dziękuję za zaproszenie. Pierwszy rok za nami, tak. Pokrótce przedstawię nasze sekcje, bo jest to sekcja fitness i sekcja gimnastyki artystycznej. Koordynuję obie te sekcje, jestem trenerem fitness, prowadzę też tutaj zajęcia. No i co? Ogólnie rzecz ujmując, mamy zajęcia dla dziewczynek
zajęcia gimnastyki artystycznej prowadzone przez trenera Marysię Urynowicz. Serdecznie zapraszamy na te zajęcia. Stworzyliśmy tę sekcję, żeby była to alternatywa, ponieważ no, mamy naszą akademię, tak, dla chłopców, więc też żeby było coś dla dziewczynek i też żeby jakoś zająć czas i przyciągnąć do klubu mamy po prostu, tak? Mhm. No bo nie ukrywam, że często przychodziliśmy, mój syn też tutaj trenował i mamy siedzą, nudzą się przez ten czas treningów swoich pociech. Często przychodziły też z dziewczynkami, więc jakby chcieliśmy to po prostu wykorzystać. Mhm. I przyciągnąć ich do klubu, tak? Okej, okay, czyli rozumiem, że Hutnik Ladies to jest zarówno dla kobiet. Czy to jest w ogóle tylko dla kobiet, jak sama nazwa wskazuje, czy jacyś, czyli chłopcy raczej nie przychodzą? Nie, raczej nie. Jak okay. sama nazwa wskazuje, okay. założenia treningi dla kobiet i treningi dla dziewczynek. Mhm. I ta sekcja gimnastyczna jest bardziej dla dziewczynek, a sekcja tak. fitness, tak? Jest tak, jest dla mam, kobiet, mhm. tak, także... No co mogę powiedzieć, zapraszam serdecznie na treningi. Treningi mamy 3-4 razy w tygodniu. Są to treningi full body, tak, mhm. na całe ciało, spalanie, wzmacnianie, rzeźbienie. No ale co ważne, jakby nie koncentrujemy się tylko na samym treningu, tylko też jest to dla wielu z uczestniczek taki troszeczkę trening mentalny, bym powiedziała, tak, ponieważ my mamy taką zwartą, fajną grupę, my często spotykamy się też poza treningami, poza zajęciami. No i chodzimy też wspólnie razem na mecze, kibicujemy, więc jakby jedno z drugim się przeplata. Mhm. I rozumiem, że tutaj treningi są gdzieś na obiektach, tak, Hutnika? Tak, na salce motorycznej. Dziewczynki mają na małej hali treningi, też na salce motorycznej, więc jakby wszystko to jest tutaj na miejscu. I liczne są te grupy? Jak to wygląda? Duże grupy... zainteresowanie? No... ogólnie rzecz ujmując, tak, rozwijamy się też, myślę, że będzie to dla nas fajna reklama, tak? Bo mówię, rok minął i wiele osób w ogóle może też nie słyszało, że w ogóle jest taka możliwość tutaj treningów dla kobiet, tak? Bo jednak stricte zawsze Hutnik kojarzył się z treningami piłki nożnej mhm. lub boksu, tak? Sekcji bokserskiej, no a teraz doszły jeszcze dwie kolejne sekcje, więc jakby klub też się przez to rozwija. No i co? Co jeszcze mogę powiedzieć? To przejdziemy do kwestii piłkarskich, a tak, potem jeszcze dopytam okay. o pozostałe kwestie, jeśli dobrze. Chodzi o Hutnik Ladies, ok? Super. Także, panie prezesie, wracając do tych kwestii piłkarskich, bardziej można powiedzieć w cudzysłowie trudniejszych, co teraz? Jakie plany na najbliższy czas? Bo wiemy, że też no, czeka tutaj klub pewna reorganizacja, jeśli chodzi o wybory, tak? Była ta kwestia tych wyborów, czy one będą w czerwcu, czy one będą we wrześniu, czy ta kwestia już się wyklarowała i tak naprawdę quo vadis, jak to się mówi, Hutniku. Choć tak, no nie jest to może sytuacja komfortowa, że jest jakby kilka składowych, które będą wpływały na to, w którą stronę Hutnik będzie się rozwijał, no ale no niestety taką sytuację mamy i taką sytuacją się musimy zająć. Więc działamy dwutorowo i jakby sprawa wyborów jest w tym momencie sprawą, która się toczy i biegnie swoim życiem, natomiast my na tą chwilę skupiamy się na tym, żeby przygotowywać się tutaj bardziej pod kątem sportowym, bo tak czy siak będzie to na głowie tego zarządu, bo będzie później za mało czasu tutaj na ruchy ewentualne, kiedy byśmy tych wyborów nie zrobili. Także to jest w tym momencie ta sprawa, która w głównej mierze zajmuje tutaj nas wszystkich w zarządzie, więc no tak jak też już wcześniej wspomniałem, jesteśmy świeżo po rozmowach z trenerem Lipeckim, gdzie tutaj żeśmy przeanalizowali ten sezon i też rozmawiali o ewentualnej dalszej współpracy. No gdzieś tutaj nasze graniczne gdzieś ustalenia, jeżeli chodzi o zasady, które widzieliśmy jakby w przyszłym funkcjonowaniu tutaj zespołu, się rozjeżdżały, jeżeli chodzi o wizję trenera, a wizję zarządu, stąd też doszliśmy do takiego wniosku, że współpraca z trenerem zostanie zakończona z chwilą wygaśnięcia jego kontraktu. No więc teraz usilnie prowadzimy działania w kierunku znalezienia nowego szkoleniowca, no bo to jest klucz do tego, żeby przygotował się zespół zgodnie z resztą z planem założonym już wcześniej, czyli 22 czerwca, kiedy mają się zacząć treningi. Chcemy, żeby
na tym spotkaniu był pierwszy trener, albo żeby przynajmniej już był wyznaczony do tego, była wyznaczona osoba, która będzie te treningi koordynowała. Także to jest tutaj to zadanie, które stoi przed nami w najbliższych dniach. No i oczywiście równolegle sondujemy rynek zawodników, których mamy wyselekcjonowanych już z uwagi na współpracę z grupą scoutingową, z którą współpracujemy już od jakiegoś czasu. Także to też jest tutaj równoległy temat. Będziemy prowadzili rozmowy tutaj równolegle do tego, żeby uzupełnić kadrę. No bo tak jak wcześniej wspomniałem, jest ona dość wąska na tą chwilę. Prowadzimy też rozmowy tutaj ta nasza linia, że tak powiem, wspierania młodych zawodników, więc tutaj też ta młodzież, dalej chcemy iść w kierunku stawiania na nią i też rozmawiamy pod kątem podpisywania kontraktów z młodymi zawodnikami. Także tutaj wielowątkowo działamy, jeżeli chodzi o przygotowanie zespołu do okresu przygotowawczego. Jeżeli chodzi o wybory, no tutaj na razie jakby nic się nie zmienia. Mamy wyznaczony termin walnego. Na tą chwilę jest to walne, które ma za zadanie zatwierdzić sprawozdanie finansowe i pewnie tak też go przeprowadzimy, no z uwagi na to, że cały czas trwają inne tutaj rozmowy i... Pomyślałem się, że chodzi o spółkę. Musiało paść to. Musiało, tak. No też tak, oczywiście rozmawiamy i tutaj z Cognorem, ale rozmawiamy też z innymi naszymi partnerami, bo też wiadomo, że spadek spowodował pewne tąpnięcie. Nie da się ukryć, że klub jest na pewnym wirażu, może nie na zakręcie, ale jest na pewnym wirażu, no bo wiadomym jest, że tutaj sytuacja finansowa klubu z uwagi na spadek ulegnie znacznemu pogorszeniu. To tutaj też nie ma się co czarować, bo wiele źródeł finansowania, które gwarantowała nam obecność w drugiej lidze, no niestety nie będzie miała kontynuacji w lidze trzeciej, więc tutaj też musimy się skupić na tym, żeby poszukać rozwiązań do tego, żeby budżet zbilansować. Ja nie mówię, żeby utrzymać go na poziomie drugoligowym, bo będzie to ciężkie, ale żeby go zbilansować, no bo dalej chcemy działać tak jak do tej pory, czyli dla nas kluczem jest ta stabilność finansowa i to chcemy cały czas tutaj na zewnątrz reprezentować. No jakby potwierdzeniem tego, że nasze działania przynoszą efekt, jest to, że dzisiaj, no, może trochę w smutnych okolicznościach, ale jednak otrzymaliśmy licencję na drugą ligę. Jest to licencja nieobwarowana żadnymi dodatkowymi tutaj kontrolami, także no, z jakiejś tam strony nas to cieszy, tak, że tutaj ta nasza praca taki efekt dała, także chcemy działać tak dalej, będziemy starali się ten budżet tutaj wypracować taki, żebyśmy spokojnie też na poziomie trzeciej ligi mogli funkcjonować bez większego zagrożenia. Jeśli chodzi o trenera, to są jakieś opcje rozważane małopolskie. Wiadomo, że pewnie nazwisk pan nie zdradzi, ale to są opcje małopolskie, to są opcje jakieś wewnętrzne, no bo też tutaj w Hutniku są już trenerzy, którzy powiedzmy osiągają dobre wyniki zarówno z grupami młodzieżowymi, jak i którzy są na obczyźnie. Już nie będę tutaj mówił, o kogo chodzi, ale gdzieś tam mogą się domyślać kibice, jakie opcje są rozważane. To, czy ja powiem tak, że nie zamykamy się na żadną opcję i w tym momencie bardzo szeroko rozmawiamy i żadna opcja nie jest wykluczona. Okej. Jeszcze tylko, żeby potwierdzić, bo były takie pytania od kibiców, ile niższy będzie budżet. Ten budżet będzie niższy, ale na razie są te rozmowy ze sponsorami. Tak, żeby tu dać jednoznaczną odpowiedź. Tak, znaczy ja mogę, nie będę mówił o liczbach, ale no, jakby to, co gdzieś wypływa na zewnątrz i co pewnie nie jest większą tajemnicą, że część sponsorów niestety rezygnuje, czy tak umowy ich z nami nie zostaną przedłużone i to są znaczące kwoty dla nas, więc tutaj na pewno tego wsparcia nie będzie. No nie jest też tajemnicą, że wsparcie miasta w postaci loga na spodenkach też dotyczy tylko lig centralnych, więc tutaj nam odpada kolejna kwota, która była, no jak na nasze warunki, ważnym składnikiem budżetu. Odpada nam dotacja tutaj sponsora drugiej ligi, czyli Ewiner, no bo to już wiadomo, że nie będziemy członkiem drugiej ligi. Wpływy z bukmacherów, które są dzielone też na kluby, no są zupełnie inne kwoty w drugiej lidze, a w trzeciej, także tutaj to też jest, no, duży odpływ jakby środków, które
do klubu wpływają, także no summa summarum tych ubytków jest sporo, bo w takim klubie jak nasz, który no tak jak no działamy w zasadzie od początku, czyli opierający się na środkach, które gdzieś jesteśmy w stanie podnieść, czy to tutaj organizując się w sposób poszukiwania tych środków gdzieś na zewnątrz, czy podnosząc je z boiska, no to tutaj gdzieś te nasze możliwości będą ograniczone i stąd też no ten ciężki czas dla nas, ale też no musimy zakasać rękawy i po prostu tak tutaj to wszystko sformatować, żeby odbyło się to bez większych komplikacji wewnątrz klubu. Okej, dziękuję prezesie. Panie dyrektorze, no wobec tych kłopotów budżetowych to pewnie zaczynają się ciężary też ze skonstruowaniem kadry. Jak to w ogóle wygląda ten proces? Teraz no, z pewnością te kontrakty muszą być jakoś poobniżane. Jaka jest w ogóle sytuacja z kontraktami? Czy jest jakaś część zawodników, która zostanie? Jakby pan tak ogólnie powiedział, czego też można się spodziewać? Czy opierania drużyną jakichś młodych zawodników, czy znowu jakichś zawodników z niższych lig? Kilku zawodników, nie chcę powiedzieć wielu, ma kontrakty ważne. I są to, mogę nawet powiedzieć, jest to Zawadzki, jest to Kielić, jest to Drąg. Z Krzyśkiem Świątkiem, no w zasadzie jesteśmy milimetry do porozumienia i myślę, że lada moment kontrakt przedłużymy. Jest oczywiście 6 chłopaków jeszcze młodych, tych, którzy podpisywaliśmy kontrakty, oni będą pewnie włączani do pierwszego zespołu. Plus mamy tą wyselekcjonowaną grupę, co prezes powiedział, przez firmę scoutingową. Zaczynamy rozmowy, są zainteresowani grą w Hutniku. To jest część zawodników z trzeciej ligi, część wyróżniający się, część z czwartej ligi. No będziemy dogrywać te tematy i będziemy chcieli, żeby to było w miarę szybko, chociaż no na dzisiaj tam, mówię, wstępne rozmowy są, ale no na dzisiaj najważniejszy i tak jest trener, bo no musimy też dobrać zawodników gdzieś, no w jakiejś konsultacji z trenerem również, nie? No bo to trudno wciskać komuś zawodnika, który nam może odpowiadać, a trener powie, że kompletnie nie pasuje mu do koncepcji, nie będzie grał, no to trudno się dogadywać z takim zawodnikiem, który później płacąc mu kontrakt, a on będzie gdzieś tam 16 zawodnikiem. Takich to mamy. Mamy u siebie i miejmy nadzieję, że ta młodzież będzie szerokimi drzwiami wchodziła do pierwszego zespołu, bo mamy naprawdę fajną grupę już w roczniku 2-5. Tam, gdzie jest trener Bryski, gdzie też trzeba to podkreślić, bo to jest sportowy sukces, że utrzymali się w centralnej lidze juniorów młodszych, będą grać już w tej chwili w 2 grupach, bo ta liga centralna jest z 4 grup, będą od nowego sezonu 2 grupy, wschód-zachód, także już będą mieć okazję grania czy z Legią, czy z Jagiellonią. No na pewno też to podniesie poziom, też to będzie dla nich lepsze i będzie ich lepiej przygotowywało do gry w seniorach. Okej, dziękuję panie dyrektorze. Marysiu, takie pytanko jeszcze, a w zasadzie 2. Czy to są zajęcia ukierunkowane pod wyczyn, pod sport wyczynowy, jeśli chodzi o tą sekcję gimnastyczną, czy to jest po prostu taka zabawa dla dziewczynek? To jest jakby pierwsza część pytania. I też w kierunku tej grupy już Hutnik Ladies dla tych dorosłych pań, czy to jest też tak, że no, poziom jest jakiś wysoki, są jakieś grupy zaawansowane, niezaawansowane, czy każdy może sobie spróbować? No to zacznę od pierwszego pytania. Gimnastyka artystyczna, jak wiadomo, jest dyscypliną olimpijską, więc tu już od razu mamy automatycznie dużą renomę tych zajęć. Wiadomo, mamy 2 grupy wiekowe, dziewczynki młodsze i dziewczynki starsze. Nasza pani trener jest też byłą zawodniczką, więc jakby pięknie to zespala wszystko ze sobą. No i co, nie ukrywamy, że jako klub też byśmy chcieli osiągać sukcesy w tej dyscyplinie, więc docelowo na pewno założenie tej sekcji jest takie, żeby dziewczynki startowały w konkursach, w zawodach, no i otrzymywały wyróżnienia, zdobywały nagrody, zajmowały miejsca, tak? Już mamy też licencję ogólnopolską w Związku Gimnastyki Artystycznej, więc to jest też dla nas taki... no jest to duża renoma po prostu, tak? Bo wiele sekcji tutaj w Krakowie tego po prostu nie posiada.
No i co? Ta pierwsza grupa tych młodszych dziewcząt, wiadomo, to są dziewczynki od 4 lat praktycznie, więc to jest w większości takie początki bardziej zabawowe. Mhm. Później wiadomo, większy nacisk na treningi, ale jakby, tak jak mówię, docelowo koncentrujemy się na tym, żeby były zawodniczkami po prostu, mhm. tak? Jasne. Jeśli chodzi o ladieski seniorki, może tak to ujmę, no raczej nie ma żadnego podziału. Każdy może do nas przyjść, spróbować, dlatego zachęcam, żeby jednak nie siedzieć na hali, nie czekać przez te 1,5 godziny, tylko przyjść do nas na trening, spróbować po prostu swoich sił. Poziom jest różny, bo i przychodzą panie, które w ogóle nie miały styczności ze sportem, przychodzą też dziewczyny, które trenowały, przyszły gdzieś z innych klubów do nas, więc jakby ja się staram to jakoś zebrać, razem połączyć i dostosować trening po prostu do grupy, do umiejętności. Treningi też zaznaczam, że mamy różne, nie jest to na pewno typowy fitness. Są oczywiście elementy tego, ale praktycznie jak mamy treningi 3 razy w tygodniu, to na każdym treningu ta każda jednostka treningowa wygląda inaczej, tak? Mamy też elementy. Tak, mamy elementy sztuk walki, mamy treningi biegowe, mamy też standardowe, nie wiem, zajęcia na stepach, zajęcia z ciężarem własnego ciała, te RX-y, no co po prostu tutaj klub nam udostępnia, my to wykorzystujemy. Chyba to jest fajne takie, żeby też się zmotywować, bo tak przynajmniej też po sobie zawsze pamiętam, że jak się ćwiczy w grupie, to jakoś łatwiej jest wyjść z domu i się zmotywować tych ćwiczeń, niż jak samemu się gdzieś nasiłnie. Szczególnie, że się czasami nie ma pojęcia, jak dane ćwiczenie robić. Tak, prawda? A jeszcze właśnie podkreślam, że nasza grupa jest naprawdę taka fajna, mamy taką rodzinną, domową atmosferę, bardzo dobrze się znamy i ktokolwiek przyjdzie nowy, też od razu mówi, że zostaje, jedno ze względu na klub, a drugie ze względu właśnie na towarzystwo. To tak? To tak teraz w pigułce. Jest osoba, która ogląda ten program i chce zapisać się do sekcji Hutnik Ladies, zastanawia się, to gdzie ja mam przyjść, czy trzeba coś płacić, jak to w ogóle wygląda. Jakbyś tak opowiedziała o tym i zachęciła ewentualnie To już panie. Od razu zrobię reklamę. Treningi poniedziałek, środa, piątek, 17:30, hala Suche Stawy. Przychodzimy na dół, tam na recepcji mówimy, że idziemy na trening i albo możemy wykupić karnet, respektujemy też karty Multisport, więc to nie ma żadnego problemu, jest tam dużo opcji. Pierwszy trening zawsze jest w gratisie, żeby przyjść, spróbować, tak, czy to w ogóle, czy to pasuje, tak, czy to jest dla mnie. No i co? Podobnie wygląda sytuacja z gimnastyką artystyczną. Karnety mamy tam miesięczne, wykupujemy. 2 treningi w tygodniu są, ale już od razu zaznaczam, że od września troszkę będziemy to modyfikować. Treningi też będą dłuższe, no bo wiadomo, jest to zupełnie inna dyscyplina, bardziej wymagająca, więc godzinowo też to troszkę chcemy zwiększyć, dołożyć może tych godzin, więc no zależy nam po prostu na tym, żeby to rozkręcić, żeby coraz więcej osób przychodziło. No to super, super, bardzo fajna inicjatywa i zapraszamy wszystkich, żeby przyszli, panie szczególnie, w zasadzie tylko panie, aby przyszły się spróbować, zobaczyć sobie te ćwiczenia, na pewno każdy wyjdzie na dobre, a atmosfera, jak sama Marysia wspomina, jest super, także warto na pewno się zapoznać z ofertą zajęć. Wracamy do tematów piłkarskich. Znaczy, to można też łączyć, bo tutaj też planujemy, żeby szczególnie, no może, a może nie tylko, no, ale przynajmniej gimnastyczki małe, żeby tutaj gdzieś prezentowały też swoje postępy w przerwach meczów seniorów. No może też mamy kiedyś, zobaczymy tutaj, które się nam zaprezentują w przerwie. No, wszystko przed nami. Ciekawy układ. Pewnie, że tak. Wtedy tatusiowie przyjdą na mecz. No właśnie, no to są jakieś takie, że tak powiem, naczynia powiązane ze sobą. Jedno się z drugim łączy. Na pewno bardzo, bardzo przyjemne i fajne, bo przecież aktywność fizyczna to jest niezbędny element życia każdego z nas. I nawet jeżeli ktoś nie zażywa często ruchu, to naprawdę polecamy wszyscy tutaj, jak siedzimy. Panie prezesie, cel sportowy na najbliższy sezon? Nie powiem, że wyznaczymy cel powrót do drugiej ligi albo śmierć, bo na pewno tak nie będzie. My sobie musimy dać czas. Oczywiście będziemy chcieli zbudować najmocniejszy zespół, jaki będziemy w stanie zrobić, natomiast na pewno nie wyznaczymy sobie celu, że musimy wrócić do drugiej ligi w jeden sezon i jest to jakby jedyny i niezłomny warunek, bo mamy też świadomość, jakie kluby już obecnie są w trzeciej lidze, jakimi
dysponują budżetami i ściganie się z nimi na poziomie konkurowania o zawodników byłoby po prostu z góry skazane na niepowodzenie. Mhm. Więc my założymy spokojne budowanie tego zespołu, też tak będziemy chcieli to zrobić, żeby troszeczkę odejść od tego, co tutaj w ostatnim czasie, no niestety musieliśmy tak trochę punktowo, że tak powiem, działać, zważywszy na sytuację, w której się znajdowaliśmy, czyli ciągłe działanie takie krótkofalowe z uwagi tak, na problemy, które generalnie za nami gdzieś tutaj w lidze się toczyły, więc chcemy zbudować skład na zawodnikach bardziej perspektywicznych, z którymi możemy związać się na dłużej, możemy z nimi wiązać jakąś dłuższą perspektywę, to jeżeli chodzi o ich występy, o ich postępy. Stąd też taki widzimy tutaj schemat budowy tego zespołu, no bo to jest jedyny możliwy w sytuacji takiego klubu jak nasz i z takimi możliwościami jak nasz. Także na pewno nie będzie przedstawione to w ten sposób, że za wszelką cenę walczymy o awans, aczkolwiek na pewno będziemy chcieli zbudować mocny zespół. Dziękuję, prezesie. Panie dyrektorze, zimowe transfery. No nie możemy o to też nie zahaczyć, nie poruszyć tej kwestii. Może nie konkretnie o każdym zawodniku, ale z którego, czy ogólnie jest pan zadowolony z tych ruchów, czy pan nie jest zadowolony, kogo by pan wyróżnił, czy uważa pan, że któryś z tych zawodników sprowadzonych w zimie jednak był udanym ruchem, czy jednak jest pan z niektórych ruchów niezadowolony, jakby pan to podsumował? Z transferami nigdy nie wiadomo, bo tak jak wszyscy wiemy, transfery ocenia się dopiero po fakcie, po jakimś okresie i każdy z zawodników był analizowany, był akceptowany przez sztab, każdy, który tutaj trafił, był akceptowany przez cały zarząd. Tu chciałbym powiedzieć, że o transferach, zresztą jak o wszystkim w klubie, nie decydujemy tutaj jednoosobowo czy dwuosobowo, ani prezes, ani ja, jak tak czasem są opinie, tylko wszyscy i wspólnie, że tak powiem, decydujemy o tym i każdy z nas bierze za to taką samą odpowiedzialność, bo no nie ma tutaj jakichś tam nacisków na transfery. Ja może powiem, że ogólnie te transfery nie byłyby złe, gdyby ci, na których najbardziej liczyliśmy, nie zawiedli, bo tutaj muszę to jednak powiedzieć, nie lubię kogoś krytykować, ale też się podpisuję pod tymi transferami jak każdy z nas, ale tych doświadczonych, tych, których też wszyscy chcieliśmy, żebyśmy takich ściągnęli do klubu, którzy tutaj, że tak powiem, mogą złapać za pysk, jak to się mówi, też i tych młodych chłopaków i pomóc swoim doświadczeniem, zawiedli najbardziej i co później się okazało, że gdy weszło więcej młodzieży do gry, to zaczęliśmy więcej punktować. No to wiadomo, że chodzi o Adriana, Bastę i Zalepę. No nie jesteśmy z tych transferów zadowoleni, no ale było takie ryzyko, potrzebowaliśmy doświadczenia na wyższym poziomie i oni to doświadczenie dali. W sparingu Zalepa zagrał wtedy, kiedy decydowały się jego losy, czy będziemy z nim rozmawiać, zagrał naprawdę ekstra. Kto był na tym sparingu, to nie miał wątpliwości i chcieliśmy jak najszybciej dograć ten temat, żeby nam nie uciekł. I cały sztab go chciał, cały zarząd go chciał, bo byliśmy tam całym zarządem na tym sparingu. No niestety nie wyszło. No może to też brakło grania. Obydwaj mało grali w jesieni i to pewnie też jest gdzieś przyczyna. Ciężko im było wejść, błędy w pierwszych meczach i gdzieś tam pewnie psychika też zadziałała, bo na pewno potrafią grać w piłkę, no ale nie pomogli nam w tym i no i tyle. I to musimy uznać za nieudane transfery. Pozostali na wiosnę, zwłaszcza Hojo, który jesień miał przeciętną albo nawet słabą czasem, na wiosnę zagrał naprawdę bardzo dobrze i z Adrianem Jurkowskim tworzyli naprawdę dobrą parę środkowych obrońców. I tutaj z tych dwóch transferów, no bo Adrian też do nas przyszedł jakby, no niby wcześniej, ale no teraz jakby ustabilizował też formę i wyglądało to naprawdę dobrze tutaj. Można być zadowolonym z Andrzejewskiego,
Bech w końcówce grał więcej i też wyglądał dobrze, także tutaj ogólnie uważam, że bardziej na tak niż na nie. Chociaż tak jak mówię, zawiedli ci, którzy może najbardziej właśnie liczyliśmy, że pomogą tym swoim doświadczeniem. Jest szansa, żeby na przykład taki Andrzejewski został, czy on wraca do Miedzi? Ogólnie nie ma tematu. Andrzejewskiemu kończy się wypożyczenie i teraz pokazał się z dobrej strony. Z tego, co kojarzę, to Zagłębie Lubin 2 weszło do drugiej ligi. Tak jest. Także on jest zawodnikiem Zagłębia Lubin i pewnie temat... A nie Miedzi? Legnica? Miedzi. Miedzi 2 Legnica. A Miedzi? Tak. Aj, to rzeczywiście, bo ostatnio były rozmowy z Zagłębiem, gdzieś mi się blisko, to... Blisko w tabeli blisko. Też, bo oni walczyli we dwójkę. Rzeczywiście, przecież to było Miedzi. Czy jest szansa? No to, tak jak mówię, pokazał się z dobrej strony. I to będzie decyzja leżała pewnie klubu i później jego. Jeżeli klub zdecyduje, żeby go wypożyczyć, no to na pewno my pewnie byśmy chcieli, ale czy, no bo tutaj on się też pewnie dobrze czuł, ale czy do tego dojdzie, no to jest trudny temat i na pewno nie na dzisiaj, bo pewnie rozpocznie z nimi przygotowania i będzie tam walczył o swoje miejsce. To jeszcze tylko szybko, Jurkowski wraca? No podobna sytuacja. Nie wiemy, jakie ma plany Jurkowski. Pewnie Wieczysta z nim nie wiąże. Podejrzewam, że no bo jest ten sam tam skład trenerski i nie wiązali z nim nadziei i pewnie dalej nie będą wiązać. No to podejmiemy rozmowy i no fajnie by było, gdyby został, gdyby taki zawodnik z nami tutaj dalej był. No ale to jeszcze nie w tej chwili. El Orhan? Długi kontrakt zostaje. Elohan długi kontrakt. Pokazał w paru tam meczach, że potrafi na treningach zwłaszcza, bo to widać, że to też jest jego pierwszy klub w Europie i pewnie ta klimatyzacja nie trwa tak krótko, bo to już żeśmy się przekonali przy niektórych zawodnikach. Ma dłuższy kontrakt. Menadżer tu proponuje wypożyczenie, że ma drugą ligę, żeby go wypożyczyć. Mamy siąść i rozmawiać, czy to będzie dobre, żeby go wypożyczyć. Może tak, z drugiej strony na trzecią ligę byłby to zawodnik, może zrobić różnicę i może nam dużo dać. Także no na pewno nie to, że menadżer chce i może on, no to zobaczymy, tak jak mówię, jak już będziemy mieć trenera, będziemy się zastanawiać ze sztabem, czy taki zawodnik akurat jest potrzebny, bo przypominam, że on jest spoza Unii, nie wiadomo czy no też jeden może być w trzeciej lidze, tak samo jeden, także no tutaj jeszcze będziemy się pewnie zastanawiać, ale na pewno decyzje będą do rozpoczęcia przygotowań, żebyśmy już mieli jasność. No to od razu dwa nazwiska się rzucają, Ilias Elbu i Hafez. Co z Hafezem? Hafez był wypożyczony z opcją wykupu, z kwotą wpisaną do umowy wypożyczenia. Niestety ten termin jest troszkę późno, gdzieś tutaj nam ta data przy przygotowaniach trochę uciekła za daleko, do 30 czerwca, czyli wtedy, kiedy był wypożyczony. Ja rozmawiałem z prezesem Polkowic, powiedział mi, że słownie może mi powiedzieć, na 100% go wykupują, także myślę, że jest słownym człowiekiem i tutaj już nie ma zmian, bo myśmy chcieli wiedzieć wcześniej, żebyśmy wiedzieli, czy mamy mu szukać innego klubu, no bo pewnie on zresztą dawał sygnały, że w trzeciej lidze nie chce grać, też się mu trudno dziwić, nie? No, także z tego, co prezes Polkowicz mi powiedział, no to mają opcję, że u nich zostanie, albo mają też oferty na niego z innych klubów. Tam jest zapis też o procentach dla nas przy kolejnym transferze, także... Jakaś słuszna kwota w miarę, czy... Znaczy mogę powiedzieć, że jest 20%, myślę, że nie... Ale za Hafeza, za wykup, to jest też jakaś gotówka, czy dla klubu coś to zmieni? Powiedzmy cokolwiek w budżecie. Znaczy w budżecie tutaj nam nie zaszaleje, ale no jest to jakaś kwota, która wtedy żeśmy, że tak powiem, wynegocjowali. Nie wiem, czy kwotami możemy rzucać, ale... No myślę, że nie ma sensu. Nie ma sensu, bo to jest... Zresztą to jest umowa między klubami, to nie powinno się o tym mówić, ale... Chodziło mi tylko o to, czy to, mówię, będzie jakaś taka znaczący zastrzyk gotówki, nie są to miliony. Bo kibice czasami tak
no powiedzmy, nie znają może realiów, trudno się też dziwić, bo nie znają tych kwot, natomiast czasami są takie wątpliwości, czy to robią się nadzieje, że może to jakieś, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych, które wpadnie do klubu i być może z tego jakiś kilku zawodników się uda pozyskać. Sytuacja z Hafezem była taka, jak wszyscy pamiętają, Hafez no, był dość specyficznym piłkarzem, pod każdym kątem, też pod kątem charakterologicznym. Bardzo i tutaj końcówka jego przygody tutaj z Hutnikiem, no była dość trudna, bo Hafez no, wszem i wobec informował wszystkich, że on chce odejść i po prostu no, tutaj tak naprawdę już w ostatecznym rozrachunku to klub w zasadzie chciał, żeby zluzował miejsce zawodnika spoza Unii, bo no, jego gra i każdy kolejny mecz no, były coraz no, bardziej frustrujące dla wszystkich, też dla kibiców, ale dla nas też oczywiście i dla trenera. Stąd też bardziej w rozmowach z potencjalnym zainteresowanym, a był jeden zainteresowany, więc tutaj też nie było jakiegoś szaleństwa. No było to, żeby wynegocjować odpowiedni procent do następnego transferu. Także potraktowaliśmy to jako swego rodzaju inwestycje, więc do klubu wpłyną pieniądze i to nie będą małe pieniądze, bo tak naprawdę pieniądze, które wpłyną, będą największym transferem w nowym Hutniku, jeżeli wpłyną faktycznie, jeżeli prezes Polkowicz się... to będzie największy transfer, aczkolwiek no ja myślę, że te największe transfery to jeszcze przed nami są. Przed Hutnikiem, no to dobrze. Ilias odchodzi? Czy, bo też nie zaistniał, no nie ma się co oszukiwać, że tutaj... Znaczy, podobnie będziemy rozmawiać jeszcze z nimi, będziemy się... On ma kontrakt do grudnia, ale tylko powiedzieć, że kontrakt... on gra tutaj za darmo, ma kontrakt, ale gra praktycznie za darmo i nie wiem, no musi być potrzebny, bo wprawdzie on nie blokuje tutaj jakby spoza Unii, bo jest, ma obywatelstwo francuskie, ale... Ale to pewnie to będzie końcówka czerwca i będziemy wtedy się zastanawiać i decydować, czy taki zawodnik nam będzie potrzebny. Okej, dziękuję. To jeszcze parę takich, jak to zawsze mówię, szocików do prezesa od kibiców. Panie prezesie, misja Egipt. Kontynuujemy, koniec. No tak, na razie trwa, bo umowa jest do września. No docierają do nas sygnały. Wybiera się tutaj prezes klubu egipskiego, więc powinien w czerwcu tutaj przylecieć. Z tego co mamy informacje, finansowanie tego projektu jest zagrożone, bo on był finansowany przez ministerstwo i no tutaj generalnie minister Egiptu, Kandel tutaj był u nas na zarządzie nawet ostatnim i pewne właśnie sprawy nam tutaj naświetlał, jak wygląda sprawa. Pewnie więcej dowiemy się tutaj, jak przyjedzie prezes egipskiego klubu, ale projekt finansowany przez ministerstwo i generalnie rozbija się tam teraz o obiekty, które są w słabym stanie i oni sobie chcą dać jakiś czas na to, żeby te obiekty gruntownie przebudować, zrobić po prostu nową infrastrukturę. W związku z tym może się okazać, że ten projekt, taki mamy na razie sygnał ze strony egipskiej, będzie zawieszony na rok. Ale to są, no mówię, nieoficjalne jakby na razie informacje. Czekamy na wizytę tutaj prezesa egipskiego klubu. Będziemy wtedy rozmawiać o szczegółach. No samo to, że się tutaj do nas wybiera, no to też jest jakimś sygnałem, że no będziemy o czymś rozmawiać, tak? Natomiast no jest to zagrożenie, że nie jest to projekt finansowany bezpośrednio właśnie przez ten klub, tylko jest zewnętrzne finansowanie, no i pewnie to też są tutaj pewne uzależnienia co do tego, czy ten projekt będzie i w jakiej skali i od kiedy i czy w ogóle będzie realizowany. To musimy poczekać. Okej. Rezerwy w ogóle jest jakiś temat powrotu? Czy... O rezerwach rozmawialiśmy. Rezerwy zostały wycofane z powodów, które już przedstawiałem. Głównym powodem było to, że zespół, który ale od nowego sezonu, czy jest jakaś Znaczy teraz żeby... jeszcze nie, bo ja to mówiłem, że mamy jakby dziurę w roczniku z tego względu, że junior starszy gdzieś nam się tutaj porozchodził, menadżerowie pozabierali zawodników po czwartych ligach i oni gdzieś tam poznikali. Zawodników tutaj w juniorze starszym w tym momencie mamy niewielu. Junior młodszy będzie w tym momencie w juniorze starszym grał 2 lata. Także to jeszcze nie jest ten czas. Ja mówiłem, że dajemy sobie 1,5 roku, czyli ten sezon jeszcze bez rezerw i będziemy na pewno mocno myśleć o rezerwach od kolejnego sezonu. Czy tutaj, no, myślę, że takie decyzje, jeżeli zapadną, to wówczas. Boisko już oddane, czy na finiszu? No praktycznie jest gotowe. Byłem ostatnio w Zarządzie Infrastruktury Sportowej na rozmowach. Gdzieś ten temat też się przewijał, bo to były rozmowy dotyczące też innych tematów.
I no, generalnie to jest kwestia dni i powinno być wszystko w porządku. Okej. Takie pytanie od kibica. Co ze sprawą oddania hali ukraińskiej drużynie siatkarskiej? To powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, o co chodzi, więc zadaję z takim, powiedzmy, adnotacją, że to od kibica z Twittera. Gdzieś taki temat się przewinął. Na tą chwilę nie mamy jako klub oficjalnej informacji na ten temat, więc trudno mi się wypowiedzieć. Znaczy, to nie wiecie nic na ten temat, czy... Jest... Może tu grać jakaś drużyna ukraińska, gdzieś tam są rozmowy, ale jeszcze oficjalnie z nami znaczy nie jest, było na jest, ten temat. Jest taki temat, że jest drużyna ukraińska, która miałaby grać w naszej ekstralidze. Ekstraliga siatkarska, tak? I że jej bazą miałaby być nasza hala. Mhm. Natomiast no, co do szczegółów, to tutaj nie jest na razie jeszcze nic wyjaśnione do końca. Okej. I pytanie też od kibica. Czy miasto uregulowało płatności za halę, właśnie za pobyt uchodźców? Czy to jakoś zostało klubowi zrekompensowane? Tak. Tak. Okej. Czy klub sonduje możliwość przyznania środków na budowę stadionu, pozyskania środków na budowę stadionu z tak zwanego Nowego Ładu, bo widać, że, czy tam słychać ostatnio, że kluby z różnych regionów pozyskują takie środki właśnie z Nowego Ładu na budowę stadionu. No powiem szczerze, że to nie jest takie proste, bo żeby pozyskać ze środki z Nowego Ładu, to trzeba mieć, to jest sprawa polityczna po części, więc łatwiej się pozyskuje takie środki w miastach, które są rządzone z opcji, która w tym momencie ma większość u nas w Sejmie. W Krakowie tak nie jest, więc nie jest to takie proste. No my jakby cały czas tutaj gdzieś lobbujemy za tym, żeby środki się na stadion znalazły, natomiast no to jest trudne zadanie, bo wiadomo, no cały czas, szczególnie mówię w tych okresach budżetowych, mocno się tam przypominamy z naszą sprawą i z naszym tematem i staramy się mocno ten temat podkreślać, natomiast no to nie do końca, tu jesteśmy też pośrednikiem jakby tutaj w decyzjach, więc my możemy po prostu rozmawiać i w sumie tylko tyle możemy rozmawiać i przypominać i lobbować. Na tą chwilę nie ma tematu takiego, żeby tej skali środki się tutaj znalazły. A to też jest... Na pewno nie pomaga nam fakt, że spadliśmy do trzeciej ligi, bo to jakby utrudnia wszelkie płaszczyzny funkcjonowania klubu, również te negocjacyjne w wielu aspektach. No nie pomaga nam też do końca frekwencja na stadionie, bo ona też jakby nie jest adekwatna do tutaj oczekiwań tych, które my byśmy przedkładali właśnie w tym aspekcie. No właśnie, tak chciałem zapytać, czy panów zdaniem ta druga liga, powiedzmy, zweryfikowała Hutnika też jako klub pod każdym względem, zarówno sportowo, jak i, nie wiem, organizacyjnie i też jeśli chodzi o kwestie, powiedzmy, frekwencji, no bo tak ostatnio sobie spojrzałem na te statystyki frekwencji, no i tak wychodzi 400 osób na mecz tutaj na Suchych Stawach, no to wszyscy mam wrażenie, jednak wydawało się, że jak Hutnik wejdzie do tej drugiej ligi, to zostanie na tym poziomie i będzie takie wow, że będą te mecze naprawdę przyciągać tutaj nie wiadomo jakie tu a tak do końca się nie stało. Czy to jest bardzo szerokie pojęcie, czy druga liga zweryfikowała Hutnika? No ja myślę, że w wielu aspektach zweryfikowała go pozytywnie, czego odzwierciedleniem jest choćby przyznanie licencji nam na drugą ligę bez większych zastrzeżeń. Więc jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, no to uważam, że daliśmy radę. Tutaj nie ma większych przeszkód co do tego, żeby ta druga liga mogła tutaj wrócić i żebyśmy mogli grać. Jeżeli chodzi o aspekty sportowe, o tym rozmawialiśmy dość długo, więc myślę, że w tym momencie możemy to pominąć. Jeżeli chodzi o aspekty związane z frekwencją, no to też trzeba by to rozłożyć na kilka czynników. No po pierwsze, nie pomogło nam to, że gdzieś tam ta pandemia, czy w tej pandemii jakby weszliśmy w tą drugą ligę. Kibice trochę, no może to źle zabrzmi, ale może odzwyczaili się trochę do chodzenia na mecze. Trzeba było ich na nowo zachęcać, ale już brakło tego takiego przysłowiowego wow, że mamy coś nowego, bo ta druga liga już była. Oni wrócili
ale w momencie, kiedy Lokomotywa już jechała, więc no myślę, że zupełnie inaczej by to wyglądało, gdybyśmy mieli ten pierwszy mecz z Katowicami u nas i tak dalej później, no to by się pewnie zupełnie inaczej nakręciło. No nie pomogły nam tutaj też te infrastrukturalne jakby niedociągnięcia związane z budową stadionu, gdzie gramy mecze na Garbarni i tak dalej. Sprawa z sektorem dla gości, no, który też jakby, no wiadomo, że to też nakręca kibiców, jeżeli doping jest prowadzony z dwóch stron, jeżeli przyjeżdża też ekipa, która dopinguje zespół gości, no to też jest jakby dodatkowym bodźcem do tego, żeby się tutaj na stadion pofatygować, więc dużo było takich czynników, które no jakby skumulowały się przeciwko nam. Oczywiście no nie jest to czymś, co tłumaczy jakby słabą frekwencję, bo ona faktem była słaba. Natomiast no do tego doszły już później nie najlepsze wyniki zespołu, no i ta jakby spirala różnych nieszczęść spowodowała, że ta frekwencja była taka, a nie inna. No ja myślę, że to nie jest szczyt możliwości naszych kibiców i że tu jesteśmy daleko jakby pod wodą w tym momencie, jeżeli chodzi o to, co oni mogą u nas zaprezentować, bo mieliśmy tego przykłady nie tak dawno, czy to na meczu ze Stalą Rzeszów, czy to na meczu z Motorem Lublin, gdzie tej publiki tutaj było bardzo dużo. A też wyjazd do Chorzowa też w sumie taki liczebnie, dokładnie, liczebnie był tak, dobry. Także mamy jakby pojedyncze przykłady do tego, że kibice Hutnika nie wymarli, oni są, gdzieś się przyczaili na razie, ale myślę, że oni tutaj wrócą. Ja mam nadzieję, że drużyna, która będzie w trzeciej lidze, też będzie tutaj predysponowała do tego, żeby grać fajną, ciekawą piłkę i to też zachęci kibiców do tego, żeby na stadion wrócić. Bo my ich tutaj potrzebujemy pod każdym względem. Nawet pod względem tych pytań, które przed chwilą padły. My potrzebujemy tutaj tej publiczności. My potrzebujemy publiczności do tego, żeby mieć argumenty do rozmów ze sponsorami, no bo oni też tutaj potrzebują zainteresowania jakby ze strony opinii społecznej do tego, żeby widzieć sens wchodzenia tutaj w pewien układ biznesowy z nami. Okej, ostatnie pytanie do obu panów. Czy to ostatni Zagięci z Arturem Trębaczem jako prezesem Hutnika i Leszkiem Janiczakiem jako dyrektorem sportowym? Znaczy, jak następni Zagięci będą przed Walnym, to może jeszcze się spotkamy. Panie dyrektorze? No, podobna odpowiedź. Po Walnym mnie na pewno nie będzie w zarządzie, bo ja nie zamierzam kandydować, także nie będzie. No, mogę być na Zagiętych jako członek stowarzyszenia albo ktoś z sympatyk Hutnika, ale nie będę jako członek zarządu. Okej, no to dziękuję bardzo za wyczerpujące wypowiedzi, odpowiedzi. Dziękuję również Wam za uwagę. Moimi gośćmi w dniu dzisiejszym byli pani trener, koordynator Hutnik Ladies Marysia Traczewska. Dziękuję Ci bardzo, Marysiu, za przedstawienie oferty. Zapraszamy jeszcze raz na treningi do Hutnik Ladies, bo naprawdę dzieją się tam super sprawy. Dyrektor sportowy Hutnika Leszek Janiczak. Dziękuję. I prezes Hutnika Artur Trębacz. Dziękuję. Ja nazywam się Maciej Szcześniewski. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego. Przypominam o reakcjach na filmik, bo to nam pomaga się rozwijać. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam.